Ci, co oglądają nas od samego początku, wiedzą, że powoli, powoli, małymi kroczkami się rozkręcamy, dlatego te fakty są tu już troszeczkę bardziej wędkarskie niż poprzednie, bo będzie ankieta wędkarska, będzie o flądrach zimą, ale oczywiście zobaczymy, co tam na przekopie Mierzei Wiślanej, o elektrowni wiatrowej coś tam powiemy i o edukacji online. Ja nazywam się Michał Ceszkę, zaczynamy! Morski Instytut Rybacki, Państwowy Instytut Badawczy MIR PIB koordynuje badania mające na celu prowadzenie regularnego naukowego monitoringu połowów wędkarskich, tak zwanego rybołówstwa rekreacyjnego w polskich obszarach morskich, z uwzględnieniem specyfiki polskiego wybrzeża, warunków technicznych oraz zwyczajów kulturowych. Internetowe badania ankietowe stanowi jeden z elementów prowadzonych badań. Zapraszamy wszystkich wędkarzy do wypełnienia formularza i podzielenia się informacjami z naukowcami. Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 z początkiem roku podpisała umowę z polskimi sieciami elektroenergetycznymi o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 o mocy zainstalowanej do 896 MW. To kolejny ważny krok na drodze do budowy instalacji offshore w polskiej części Bałtyku. Planowana morska farma wiatrowa Baltica 1 położona będzie w odległości ponad 79 km w głąb morza, na wysokości Łeby. Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej. Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 planowane jest po 2030 roku. Na stronie Wiadomości Wędkarskich ukazał się artykuł o łowieniu flądry zimą. Jeśli myślicie, że flądry tak jak niedźwiedzie zapadają w długi zimowy sen, to jesteście w błędzie. Od paru lat widać, że za sprawą zmian klimatycznych sezon wędkarski wydłuża się, a ryby, w tym płastugowate, przebywają w strefie przybrzeżnej o wiele dłużej niż bywało to dawniej. Dodając do tego specyfikę Bałtyku, który coraz wolniej wychładza się, można przy odrobinie szczęścia łowić płastugi stosunkowo długo, nawet w zimie. Program edukacyjny Wód Polskich Aktywni Błękitni wszedł w drugi semestr roku szkolnego 2020-2021. Ograniczenia epidemiologiczne nie sprzyjają szkolnej aktywności, jednak Wody Polskie starają się realizować działania edukacyjne online. Właśnie zakończył się konkurs rysunkowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych opublikowany na profilu Facebook Aktywnych Błękitnych. Na zwiększenie zimowego wypoczynku w czasie ferii dzieci miały za zadanie przedstawić w formie graficznej nasze lodołamacze w akcji. Konkurs spotkał się z szerokim odzewem uczniów, którzy wykazali się niezwykłą kreatywnością, zaangażowaniem, a także wiedzą. Napłynęło do nas blisko 300 zróżnicowanych prac. Niedawno minął rok od rozpoczęcia budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. W materiale przygotowanym przez NDI BESIX inżynierowie odpowiedzialni za realizację poszczególnych elementów inwestycji opowiadają m.in. o logistyce, wyzwaniach i zastosowanych rozwiązaniach inżynieryjnych. Przedstawiają również ciekawostki związane z budową sztucznej wyspy, falochronów oraz śluzy. Od 1 lutego ponownie mogą być otwarte muzea i galerie sztuki. Odwiedzających jako pierwsze przyjęły m.in. Gdańska Galeria Miejska, CSW Łaźnia 2 i Muzeum Gdańska. Dołączają do nich kolejne instytucje. Na wystawę zaprasza już Hevelianum, Narodowe Muzeum Morskie i inne miejsca kultury i sztuki. Dzisiaj staram się mówić powoli, bo ostatnio żeście zwrócili uwagę na to, że gadam jak Katarynka bardzo szybko, więc i ograniczam się. Dzisiaj będę mówić powoli. Dajcie znać w komentarzu, czy jak gadam szybko to jest lepiej, czy jak gadam powoli to jest lepiej, bo każdy lubi pewnie co innego. Natomiast zacznijmy od tej ankiety wędkarskiej. Jest to bardzo fajna sprawa. Tam mamy filmik, możecie sobie zobaczyć jak MIR na naszych zawodach Rozewskiej Troci był i fizycznie nas ankietował, pytał się i tak dalej. Nawet chyba pendrive'y rozdawał
każdemu, kto weźmie udział w tej ankiecie. Bardzo fajna sprawa. Ja myślę, że branie udziału w tych ankietach no na pewno nam nie zaszkodzi. Dużo takiego hejtu gdzieś tam się słyszy, że nie bierz się w tym udziału, bo nie wiadomo co, nie wiem, podwyżki nam zrobią albo zablokują możliwość połowu. Myślę, że nic z tych rzeczy, także ja osobiście zachęcam do wzięcia udziału w tej ankiecie. Jeżeli chodzi o te Flądry zimą, no to chyba, no słuchajcie, no póki nie mam mrozu i da się wystać na tej plaży, to te ryby tam są. Łowimy je też na spinning. Ja raz się naciąłem, bo łowiłem Flądry zimą w granicach portu, tak, ale stałem, słuchajcie, na plaży w Władysławowie, stałem na plaży w Władysławowie, spinningowałem za trocią, wszystko pięknie, ładnie, ale teraz całkiem niedawno robiliśmy debatę, też ją macie tam u góry, podlinkuję wam, no gdzie żeśmy sobie patrzyli, dokąd sięgają granice portu we Władysławowie, no i dokąd jest ta woda morska, w której my nie możemy łowić podczas zakazu portowego, no i okazało się, no że wtedy jak łowiłem sobie te flądry na spinning, to było nielegalne, bo to mówiłem w granicach portu, a no a tam nie można. Także sobie to też sprawdźcie, bo faktycznie może być temat w miarę ciekawy, z jedną tylko taką, ale do końca lutego jest ten zakaz portowy, więc jeszcze troszeczkę i będziemy mogli sobie w porcie łowić. Oczywiście ja już was zapraszam na pierwszy weekend marca, będzie sportowy sandacz w Władysławowie, zawody super. Link tutaj też macie do góry, u góry link też wam podlinkuję. Co to mamy jeszcze? Mamy jeszcze oczywiście elektrownia wiatrowa. Myślę, że o tej elektrowni wiatrowej nie będziemy was ciągle katować, natomiast tam jest jedna ciekawostka dzisiaj taka dodana, to, że około 80 km od plaży ona będzie, więc no nie będzie w jakimś stopniu nam przeszkadzać. Myślę też, że ewentualne te łowiska dorszowe ona też nie obejmie. Tak myślę. A jak będzie w praktyce, no to już wiedzą armatorzy. Jeżeli chcecie troszeczkę sobie posłuchać, co tam u armatorów słychać, co z tym dorszem, kiedy ewentualnie będzie ten zakaz dorszowy ściągnięty, tutaj macie oczywiście link do debaty, na którym mamy trzech armatorów. Mamy admirały, mamy nautiki i mamy Zosieka. Także widzicie, kanał się rozwija, jest nas wszędzie pełno, robimy różne rzeczy. No i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Ja wam życzę miłego weekendu, jak widzicie jest też pogoda, żeście wymusili na nas tą pogodę, ale to dobrze, co dobrze, tworzymy taki jeden zgrany zespół właśnie tych wędkarzy morskich, skoro ma być pogoda i jest ona wam potrzebna, to jest. Trzymajcie się, na razie, cześć.